Jeżdżąc po Szczecinie, nie zwiedziłem jednej pętli, czego do dzisiaj bardzo żałuję. Say what? Oj, to chyba będzie długi materiał. Szczeciński motorniczy z 20-letnim stażem mówi anonimowo. Popsute tramwaje, niska pensja, 4400 zł brutto, to netto około 3000. Do tego pasażerowie jeszcze bardziej roszczeniowi niż kiedyś, wręcz napady i pobicia. Do tego mnóstwo skarg. Nie ma wątpliwości, że następni motorniczy wkrótce odejdą. Również mówi wprost. Atmosfera w firmie jest fatalna. Rekompensata od firmy? Żadna, a wręcz czasem obcięta premia za jakąś skargę. Na taki świeży artykuł natrafiłem, przygotowując się do tego odcinka, na jednym z portali. Brzmi to nieciekawie, a co lepsze, będąc w Szczecinie w czerwcu, również i mi anonimowo podobne opinie podawali motorniczy. Zatem ugryziemy dzisiaj Szczecin komunikacyjnie, ale nie unikniemy nawiązań do historii, zwłaszcza tej przed i po 1945 roku, a także współczesnej. Nie unikniemy też innych przestrzeni życia miasta, czy również architektury. Czy rzeczywiście jest tak źle? Jak rozwija się to miasto? A może czy wręcz zwija się? Poznajmy też odpowiedź pani rzecznik Tramwaje Szczecińskie na tę anonimową wypowiedź, najprawdopodobniej już byłego motorniczego. Oficjalnie cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy trochę skakali z miejsca na miejsce, również troszkę po tematach, a także również w czasie, ale jest to potrzebne, żeby przedstawić pełne spektrum tego problemu, który tutaj mamy. A więc nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże. A dzisiaj wędrujemy raz jeszcze do Szczecina. Czas, start! Najpierw jednak trzeba by dojechać do Szczecina. Teraz jest to zdecydowanie prostsze, bo istnieją zmodernizowane linie kolejowe. Mamy również port lotniczy, ale tu też jest problem. Jest on daleko od Szczecina, w Goleniowie. Także jest już droga ekspresowa S3 z południa Polski, łącząc Szczecin z autostradą A4 czy A2. Jednak jeszcze parę lat wstecz, przez wręcz dekady, Szczecin był świetnie skomunikowany z pobliską stolicą, ale Niemiec. Otaczająca Szczecin polska autostrada A6 była połączona tylko z siecią niemieckich autostrad. Skąd taka sytuacja? Koniec II wojny światowej. Bombardowania sił alianckich się nasilają. Ludność niemiecka od miesięcy przyzwyczajona jest do schodzenia do schronów. Te zostały zbudowane rękami robotników przymusowych, którzy oczywiście przywileju ukrycia się w nich nie mają. Jeden z ważniejszych znajduje się pod dworcem głównym i obecnie jest tam wystawa, z której widzicie obecnie moje ujęcia. Jeden z takich nalotów bombowych ma miejsce z 29 na 30 sierpnia 1944 roku. Celem ataku jest m.in. komunikacja miejska w Szczecinie. Skala działania? 15 min powietrznych, 2200 bomb zapalających, 12 tysięcy pojemników z płynem zapalającym oraz 1300 osób, które odeszły niestety na tamten świat i 90 tysięcy osób pozbawionych mieszkań. Po skończeniu działań wojennych w 1945 roku zniszczenie Starego Miasta i Niebuszewa przekraczały 90%. Zniszczenia sieci torowej to 45%, trakcyjnej 75% oraz taboru 50%. Tabor autobusowy został zniszczony za to w 100%. Dodajmy, że Stalin w geście dobrej woli podarował Szczecin Polsce. Miasto, które było do 1945 roku niemieckie, zostało uznane jako jedno z tych najważniejszych na wyzwolonych ziemiach. Jednak wciąż było bardzo blisko granicy z Niemcami. Co prawda Niemcami podzielonymi i blisko granic tych komunistycznych z NRD, ale w przypadku przyszłych działań wojennych, znajdujące się w większej mierze po lewej stronie Odry, więc zagrożone przejęciem.
Komunikacyjnie w pierwszych dekadach PRL została podjęta decyzja o usunięciu dużej części linii tramwajowych z centrum Szczecina i decyzja o zabudowie typowo komunistycznej. We współczesnych czasach wciąż jeszcze możemy spotkać zresztą takie niespodzianki na budynkach jak komunistyczne nazwy ulic. Oczywiście, wszystkie znaczące ulice musiały zmienić nazwę na polskich patronów. Osobny odcinek kiedyś też poświęcę na wypędzenie ludności niemieckiej z Wrocławia i Szczecina, bo jest to bardzo ciekawy temat. Przy okazji, nawiązując do kontrastów, to w centrum miasta spotkamy stare kamienice z dobudowanymi blokami komunistycznymi, uzupełnionymi jeszcze o nowoczesne apartamentowce. Absolutna architektoniczna mieszanka. W dodatku odbudowa starej części miasta to dopiero czasy dość współczesne, więc to co widzicie to solidna rekonstrukcja z lat 90. XX wieku. Wróćmy jeszcze na chwilę do komunistycznej Polski. Warto też jako uzupełnienie tematu przeczytać, jak centralizacja systemu umniejszała znaczenie Szczecina. Bardzo wszystkim polecam bloga, który chyba wciąż istnieje, napisanego w formie książki. Tytuł to Żegnaj NRD, gdzie autor w pierwszych rozdziałach napisał gehennę przyszłego studenta ze Szczecina, który chciał studiować w NRD. Aby uzyskać wszystkie papiery i zgody w czasie komunizmu, musiał jeździć do Warszawy na podbicie różnych dokumentów. Dodajmy jeszcze, że Szczecin mocno podzielony jest na lewobrzeże i prawobrzeże. Społecznie też trzeba dodać, że wiele osób z jednej czy drugiej strony rzadko bywa po innej stronie. To też taka ciekawostka. Ale my zacznijmy od centrum, bo tak naprawdę tutaj są takie mocne punkty przesiadkowe, bez których cała ta siatka połączeń, zwłaszcza tramwajowa, zaczyna się sypać. Najważniejszym jest moim zdaniem przystanek Brama Portowa. Kiedy byłem w Szczecinie, trwał remont przy dworcu głównym, więc jakiekolwiek zakłócenia ruchu przy Bramie Portowej mogłyby spowodować całkowite posypanie się komunikacji z prawobrzeżem, czyli trasą szczecińskiego szybkiego tramwaju. Uznaję, że jest to najważniejszy punkt przesiadkowy w Szczecinie. Ja przez parę dobrych minut szukałem biletomatu w okolicach Bramy Portowej i dopiero musiałem sięgnąć do telefonu, żeby można było znaleźć go na Placu Zwycięstwa. Także ilość biletomatów na przykład w stosunku do Krakowa jest sporo mniejsza i trzeba się troszkę naszukać. To jest niestety na minus, a na absolutny plus jest oczywiście cena biletów w Szczecinie. My jednak przemieśćmy się na inny istotny przystanek blisko ścisłego centrum, Plac Kościuszki. I jak widzicie, tutaj ruch tak naprawdę tramwajowy odbywa się z kierunków 1, 2, 3, 4, 5, z pięciu kierunków tutaj się zjeżdżają i no, trzeba się orientować, na który przystanek się dostać, żeby przejść do innego tramwaju. To są takie miejsca, no takie huby, takie komunikacyjne i rzeczywiście tutaj tak samo widać, jak duże jest zróżnicowanie taboru właśnie w Szczecinie. I ruszmy tramwajem w kierunku osiedla Zawadzkiego. Thank you.
Oczywiście stan torowisk zostawia naprawdę wiele do życzenia, zwłaszcza przy rozjazdach przy zajezdni tramwajowej pogodno. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jak jeszcze układ torowisk pozwala na puszczenie składów na linię w kierunku centrum czy północy przy zakładanym remoncie tego fragmentu torowiska, to już pokazywana w jednym z poprzednich odcinków zajezdnia Golęcin będzie mieć niemały z tym problem. Powodem jest jedno jedyne torowisko w kierunku centrum miasta. Dodajmy, że zajezdnie tramwajowe są usytuowane tylko na lewobrzeżu. Obecnie istnieje jedna linia tramwajowa po prawobrzeżu, ale docelowo przy rozbudowie linii tramwajowych po tamtej stronie miasta nie widzę innej możliwości jak budowa nowej zajezdni w rejonie pętli Turkusowa czy Kijewo. Dojeżdżamy do rozwidlenia w kierunku osiedla Zawadzkiego lub do Lasu Arkońskiego. Jeszcze patrząc na Google Street View, nie znajdziemy tutaj żadnego skrzyżowania tramwajowego. I jest to całkiem nowa inwestycja w Szczecinie, także trzeba przyznać, że miasto w tym przypadku rozwija się. My skręcamy w lewo w kierunku hali widowiskowo-sportowej Netto Arena. Przy okazji zwrócić muszę uwagę na zdecydowanie gęściej położone przystanki niż w centrum miasta, gdzie naprawdę trzeba się nachodzić, by dojść do jakiegoś. Dojeżdżamy do pętli osiedla Zawadzkiego, ale na wprost już widać fragment torowiska, który będzie wyprowadzał ruch. Docelowo w przyszłości pewnie tramwaj pojedzie tutaj w okolicę obecnej pętli tramwajowej Krzekowo. W tym miejscu warto wrócić do tematu anonimowego maila motorniczego, bo zatrzymując się na różnych pętlach, również rozmawiałem z innymi motorniczymi. Większość potwierdziła słowa, które na początku przytoczyłem, bardzo mocno narzekając na całą sytuację, zwłaszcza na kwestie finansowe. Niestety, więc nie jest to odosobniona opinia. A jak odpowiada na to spółka? W trakcie wypowiedzenia na tę chwilę jest 6 motorniczych. Zmiana w liczbie zatrudnienia to nie tylko problem wypowiedzeń na prośbę pracownika, ale także przejścia na emeryturę oraz sytuacje, w których spółka musi zrezygnować ze współpracy z pracownikiem, dodaje Hanna Pieczyńska. Wynagrodzenie w ramach możliwości finansowych spółki są sukcesywnie podnoszone. W 2022 roku spółka podwyższyła płacę zasadniczą dla motorniczych średnio o 427 zł brutto, informuje Hanna Pieczyńska. Spółka kontynuuje modernizację tramwajów, aktualnie 12 wagonów KT4DT, a także kupuje nowe pojazdy. 4 pojazdy dwukierunkowe, planowany jest zakup kolejnych 2 pojazdów, co pozwala wycofywać z eksploatacji najstarsze i najbardziej awaryjne pojazdy. A ja zadzwoniłbym do pani rzecznik i spytał, ale raz już byliśmy umówieni na rozmowę i olała temat. Także sorry, ale nie będę się prosił. Czas teraz zerknąć na komentarze. Oczywiście bardzo gorąco zachęcam, byście je pisali, te najlepsze zawsze nagradzam serduszkiem. I co? Również mogę Was teraz gorąco zaprosić do wsparcia mojego kanału. Możecie kliknąć przycisk Wesprzyj. Tam już od 4,99 za miesiąc możecie wesprzeć moje działanie. Jak podobają Ci się moje odcinki, moje wideo, to śmiało tam kliknij, zajrzyj, będzie mi niezwykle miło. Użytkownik MasterBezi117 napisał: dawniej najgorsze torowiska to były 1. Odcinek Brama Portowa Potulicka, odcinek zmodernizowany kilka lat temu,
oraz 2 odcinek Dworzec Główny Pomorzany, odcinek w trakcie modernizacji. Jeśli chodzi o trasę na Gocław, to tam nie jeżdżę nie tylko ze względu na stan torowiska, obecnie najgorsze torowisko w mieście, ale też ze względu na fatalną reputację dzielnicy, w której linia 6 ma jeden z przystanków końcowo-początkowych, tak zwana dzielnica cudów. Kacperek lubi tramwaje napisał: przyszłość jest taka, nic się nie zmieni, tramwaje co 40 minut w godzinie szczytu, tak samo autobusy. Ale są też pozytywne komentarze. XYZ napisał: ja w Szczecinie mieszkam sporo i jestem zadowolony z jakości szyn, przynajmniej czuć, że tramwaj jedzie. V3R napisał: dlatego właśnie Aleja Wyzwolenia, Pomorzany i inne torowiska są remontowane. Ruszamy z pętli z powrotem. Czas teraz na nowe torowisko i zresztą też drogę w kierunku Lasu Arkońskiego. To co, idziemy do Trójki, bo ponoć jest tam nietypowa rzecz na linii. Spójrzmy raz jeszcze na dawny widok Ronda Olszewskiego, które zostało solidnie przebudowane. Myślę, że ta inwestycja może szybciej doprowadzić do remontu torowiska w okolicach zajezdni Pogodno, bo tutaj wręcz prosiło się o zbudowanie łącznika tramwajowego od pętli tramwajowej Las Arkoński. Zresztą pomocne w remoncie będą też skończone modernizacje torowiska w okolicach, do którego zmierzamy. Dojeżdżamy do dawnej zajezdni Niemierzyn. Co w niej jest usytuowane, to już wiecie z mojego poprzedniego szczecińskiego odcinka. Ale zwróciłbym uwagę, że mimo iż torowisko jest w miarę nowe, to już mamy ubytki przy asfalcie. Dojeżdżamy na Niebuszewo. Kiedy byłem, to był tutaj remont i tramwaj musiał zawracać. No to teraz będziemy świadkami, jak pani właśnie będzie cofać, żeby wrócić z powrotem na właściwy tor jazdy.
Obecnie remont został skończony i tramwaje mogą już dojeżdżać do dworca kolejowego. Trzeba tu powiedzieć o tak zwanej torowiskowej rewolucji, która trwa w tym mieście. Kiedy jeszcze w nim byłem, zamknięte było wiele przejazdów, jak choćby od placu Żołnierza Polskiego do placu Rodła i dalej w kierunku Kołłątaja. Tutaj trzeba absolutnie zapisać na plus te zmiany. Jednak, odnosząc się do takich torowisk jak w kierunku zajezdni Goręcin i dalej pętli Gosław, to tutaj jest naprawdę sporo do zrobienia. Na taki stan rzeczy wpływają wspomniane zaniedbania z czasów PRL. Wtedy albo nic się nie robiło w tych przypadkach, mimo iż były budowane nowe torowiska w kierunku blokowisk na obrzeżach, albo po prostu wyłączało się torowiska, czasem nawet ich nie zalewając betonem. Przykładem rzadko używanego torowiska, głównie technicznego, które po prostu poddane jest działaniu upływającego czasu, jest wzdłuż ulicy Klonowica. Dla mnie to idealne miejsce do wykorzystania i do budowania dodatkowego toru jako awaryjnego połączenia z zajezdnią Pogodno, na której, nazwijmy to, tyłach się znajduje. Jest jeszcze druga opcja do budowania torowiska do ulicy Szafera. Osobnym tematem są linie autobusowe, które ratują miasto zwłaszcza na Prawobrzeżu. Dzisiaj ta część Szczecina jest trochę zaniedbana pod kątem komunikacyjnym. Sytuacji na pewno nie ułatwia też plan urbanistyczny miasta, który składa się z dzielnic przedzielonych lasami, parkami i dojechanie z centrum miasta, na przykład do Dąbia na Prawobrzeżu, to już wyczyn z minimum jedną przesiadką z tramwaju do autobusu. Na szczęście na Prawobrzeżu mamy takie miejsca jak basen górniczy, który dobrze ratuje sytuację. Co do stanu taboru już wypowiadałem się w poprzednich odcinkach. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to gorąco polecam playlistę. Teraz po raz ostatni przyjrzyjmy się rozwojowi torowisk tramwajowych. Absolutnie ważną linią jest ta w kierunku Polic, kolejnego ważnego miasta w województwie zachodniopomorskim. Ale czemu nie łączy się gdzieś jeszcze w kierunku pętli Gocław? Nie wiem. Na południu Lewobrzeża widzimy też planowane pętle Ku Słońcu, Bronowicka i Krygiera. Będąc szczerym, nie zwiedziłem tych miejsc, ale pewnie też są ważne, by tutaj nastąpiła rozbudowa. Zwracam jednak jeszcze raz uwagę, jak ubogo traktowane jest Prawobrzeże w kierunku rozwoju linii tramwajowych, co może społecznie pogłębiać wykluczenie komunikacyjne i podział miasta na tych z jednej i drugiej strony. Ja to odczuwałem, będąc w Szczecinie, bardzo mocno i spotkałem się ze zdaniami: nie jeżdżę na tamten brzeg, bo niby po co? Komunikacyjnie aż zbyt wyraźnie to widać. Czas teraz na podsumowanie, ale takie trochę ogólne. W takim razie, czy warto zwiedzić Szczecin? Oczywiście, że tak. Bardzo sympatyczni i pomocni ludzie, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, są bardzo fajne knajpki, restauracje. I to jest absolutnie na plus, również cenowy plus, ponieważ tutaj nie wydacie tak mega dużo jak w innych miastach. A po trzecie, to miasto jest bardzo ciekawe, z bardzo ciekawą historią, z dużą ilością zieleni i tutaj warto po prostu przejechać się we wszystkie strony tego miasta Szczecina, ponieważ można znaleźć naprawdę ciekawe zakątki. Aczkolwiek użyłem sformułowania zwiedzić, bo czy mieszkać, to nie wiem. Zwłaszcza, że bardzo dużo mieszkańców Szczecina niestety ucieka, zwłaszcza do nieodległego miejsca, jakim jest Berlin, w poszukiwaniu pracy, również do innych części Polski. Także życzę Szczecinowi, żeby się rozwijał, żeby było tam jak najlepiej, no bo komunikacja miejska, jak widzicie, trochę kuleje. Ja tutaj bym dodał jeszcze do całego mojego nagrania, że samo wymienianie taboru na zmodernizowany, zakupiony na przykład w Berlinie Tatry, czy jakieś półśrodki, no to nie jest najlepsze rozwiązanie.
bardzo fajnie, że jest ta rewolucja, jeżeli chodzi o torowiska tramwajowe, ale trzeba więcej tutaj zainwestować, żeby szczecinianie, ale nie tylko, również nie tylko mieszkańcy, również i przybywający do tego miasta turyści czy jacyś ludzie w kwestii na przykład, nie wiem, biznesowych, żeby czuli się tam po prostu fajnie. Także tutaj jest jeszcze bardzo sporo do zmiany. Oczywiście ja wiem, jeżeli chodzi o budżet, nie jest on z gumy i naprawdę wiem, że te starania są robione, ale potrzeba byłoby ich jeszcze więcej. Także powodzenia życzę. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam do komentowania, lajkowania, a także do wspierania mojego kanału. Oczywiście w moim opisie macie wszystkie linki, również do moich social mediów. No i co? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!